w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z gminą Bielsko-Biała dotyczącego powierzenia przez gminę Borowka gminie Bielsko-Biała realizacji swojego zadania własnego w zakresie zapewnienia budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. I tutaj mamy uzasadnienie do tego projektu uchwały. Czy proszę Państwa, członków Rady, są jakieś uwagi, zapytania odnośnie zawarcia tego porozumienia, tego projektu uchwały, bo to będzie tematem następnej komisji, powinno być. Bo wiadomo, że musimy do jakiegoś porozumienia przystąpić, żebyśmy to mieli gdzie wywozić po prostu naszej gminy. Proszę pana. Dziękuję panu przewodniczącemu, szanowni zebrani. To ja bym chciał coś więcej wiedzieć na temat tego porozumienia, do czego nas obliguje, bo to jest dosyć szeroki temat. W zasadzie wszystko można w to włożyć, nie? Budowę, rozbudowę, utrzymania, nakłada to na jakieś zobowiązania, nie? No, tak de facto nie wiemy, jakie te zobowiązania są, więc czy panie w tym temacie coś więcej mogą nam powiedzieć, czy po prostu na razie jest to tylko taki, jakby taka ramówka, nie? Dużym zobowiązaniem z tego porozumienia jest to, że będziemy cały strumień odpadów gminy Porąbka dodawać do regionalnej instalacji odpadów komunalnych oraz zbiorów. To jest jeden z takich warunków. Właściwie chyba najważniejszy. To pominiemy, bo to pominimy, bo nie, najważniejsze to jest to, że mamy gdzie się pozbyć śmieci, tak, nie? Oni, jeżeli dla mnie to ja to tak zapewnienie, że oni od nas odbiorą wszystkie odpady, ale my też im gwarantujemy, że dostarczymy do nich cały śmieci. Dobrze, tylko że na nas nakłada, nie? Wspólna budowa i tak dalej, tak, i tak dalej. Ale jak tej budowy właśnie nie ma, ponieważ oni budowali już tą instalację, więc ten obowiązek budowy oni od nas zdjęli. Teraz oni by chcieli, żebyśmy z nimi utrzymywali, eksploatowali tą regionalną instalację. Tylko że w temacie mamy, nie? Budowę. Tak, dla mnie budowa jest budowa, tak, nie? Ten obowiązek wynika z ustawy i taki jest zapis ustawy, że gminy zapewniają same lub wspólnie z innymi gminami zapewnienie budowy, utrzymania, eksploatacji regionalnych instalacji. W porządku, ja cały czas będę bił pianę, inaczej ujmując. Bo jeśli już instalacja istnieje, jeśli ktoś jest jakaś firma, która od nas deklaruje się przyjęcie i zagospodarowania, że tam rzecz biorąc te śmieci, to po co w uchwale jest budowa, rozbudowa, eksploatacja? Bo z eksploatacji wynikają również koszty, ale również mogą wynikać zyski z tego tytułu, czy dochody z tego tytułu, bo przecież jeśli się przetwarza te śmieci, to zawsze jakiś surowiec wtórny jest, z którego się tam sprzedać. To, czy to jest w tym, czy to po prostu jest tylko taka ramówka spisana, bo tak uchwała gdzieś tam, czy ustawa tak mówi o tym, nie? To chciałbym być po prostu w temacie jaśniejszy, nie? Jak to pani widzą? Myślę, że tak dokładnie porozumienie ma być zawarte na okres 10 lat. Taka jest propozycja. I ja zakładam, że w trakcie tych 10 lat ta instalacja się będzie cały czas rozwijać. I w tej definicji nazwy porozumienia mieszczą się wszystkie działania, które będą mogły gminy przystępujące do porozumienia podejmować. Tak, ja rozumiem, bo to jest materiał wyjściowy. Nie, tu można wszystko w to włożyć. Czy na dzień dzisiejszy są plany dalszej rozbudowy, budowy jakichś kolejnych sektorów na tym wysypisku? Nie ma pojęcia. Taka propozycja o takiej nazwie porozumienia została nam przedstawiona. Bo rozumie pani, że jeśli tak przyjmiemy taką uchwałę, to musimy sobie zdawać sprawę, czy powinniśmy sobie zdawać sprawę, że w przyszłym budżecie, czy za rok w następnym budżecie, powinniśmy sobie zabezpieczyć jakieś środki finansowe na budowę, rozbudowę, eksploatację, czy coś takiego. Czy to musimy robić, czy to nie musimy robić? No, nie wiem, no może to są takie może na wyrost moje obawy, ale chciałbym być świadomy. Ja może, ponieważ byłem na szkoleniu, na spotkaniu z kilka razy w tej sprawie w Urzędzie Miasta w Bielsku-Białej. Z tego, co mam informacji, to mogę powiedzieć tylko tyle, że przed rozpoczęciem budowy Zakładu Gospodarki Odpadami w Bielsku przy ulicy Krakowskiej cztery gminy były, które nie uczestniczyły w tym całym projekcie, czyli gmina Wilkowice, gmina Buczkowice, ponieważ mają swoje wysypisko śmieci, gmina Porąbka i gmina Wilamowice również były przypisane, miały wspólne wysypisko śmieci w Kętach. I tam te gminy miały porozumienie zawarte z prezydentem miasta Bielsko,
że wspólnie uczestniczą w budowie tego zakładu gospodarki odpadami. Na budowę tego zakładu no to jest prawie 90 milionów złotych. Ja może nie powiem bardzo dokładnie, bo akurat no, tylko wiem, jakie hasło, jakie ceny, jakie kwoty nam padały. Z tego około 55 milionów było środków z Unii Europejskiej, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i podobno część własnych pieniędzy miasta Bielsko-Biała. Gminy, które uczestniczyły w tym projekcie, nie dokładały, z tego co mam informację, żadnych środków finansowych. Zakład został wybudowany, oddany do użytku w połowie roku. Jest to zakład całkowicie zautomatyzowany, jeżeli chodzi o segregację odpadów, ponieważ kosztował bardzo dużo pieniędzy, no więc firmie zależy, Zakładowi Gospodarki Odpadami, a i miastu Bielsko, żeby trafiał tam pełen strumień odpadów, ponieważ Zakład Gospodarki Odpadami jest nastawiony na minimalny zysk. Mają tam zaplanowany, dopuszczalny zysk w granicach do 6%. I z tego, co mam informację, my nie będziemy brali na razie żadnego udziału w budowie, rozbudowie tego zakładu, ponieważ zakład ma sam na siebie zarobić. My przystępujemy, tak jak tutaj pani powiedziała, przystępujemy do wspólnego zadania. Powierzamy to zadanie, jak gdyby, innej gminie, czyli miastu Bielsko, zagospodarowanie naszych odpadów. My będziemy właścicielem, jak gdyby właścicielem tych odpadów, natomiast firma, która zostanie wyłoniona w przetargu, będzie dostarczała ten strumień odpadów do Bielska i to ma być w umowie ze wskazaniem miejsca, gdzie odpady mają być zagospodarowane. Czyli w umowie tak jest bodajże, tak? Że to jest ulica Krakowska, ileś tam, jeżeli pamiętam. Dziękuję bardzo. Może jeszcze jedno pytanie. Jak to technicznie będzie rozwiązane? Czy gmina będzie płaciła za zrzut śmieci tam na wysypisku, czy to podmiot gospodarczy, który będzie odbierał, on będzie tam płacił, a my jemu ogólną sumę? Za transport nie będziemy płacić przedsiębiorcy wyłonionym w drodze przetargu, a nas będzie obciążać urząd właściwie Bielska. Miasto. Jako właściciel wysypiska, tak? Tak. No tą obciążeniową. Czyli dobrze. Dziękuję, to może ja zrobię na rzecz. Co tam w kolejności? Pani Urszak, najpierw proszę. Na którymś spotkaniu tam były trzy propozycje tych odbiorców, które nasze śmieci były. Bielsko, bodajże Żywiec i tych wiem. A na ostatnim zebraniu z Oleckim jeszcze, nie wiem, któryś z panów, bodajże pan sekretarz mówił, że jeszcze tam będą jakieś starania, że może to będą kęty. Więc to już decyzja zaczęła. To nie ja mówiłem. Ja przepraszam, czyli to jest Bielsko. Tak. Decyzja zapadła oficjalnie? Znaczy się decyzja została podjęta przez Zarząd Województwa Śląskiego, który plan gospodarki odpadami do Województwa Śląskiego wpisał naszą gminę w region pierwszy, czyli tam, gdzie jest składowisko regionalne. Jedyna regionalna instalacja w naszym regionie jest właśnie w Bielsku-Białej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Filarski. Rozmowa tylko o wstępie tej umowy, tak? Tak. Chciałem zapytać o to, co pani powiedziała z notą obciążeniową. To będzie nota obciążeniowa wystawiona za jaki okres i kiedy wystawiona? To będzie na pewno za ilość. Oni nas za będą, ilość tak, oni nas w określonym będą, czasie, prawda? Tak, na pewno nas będą rozliczać w tonach. Nie tak jak kiedyś było, że z gęstości nasypowej, czyli ile tam było z gęstości nasypowej przeliczali, ile się odpadów, tylko teraz będzie normalnie za ton. Czyli rozumiem, że będzie to powiedzmy nota obejmująca, załóżmy, okres jednego miesiąca i to wszystko, co. Jednego miesiąca. Jednego miesiąca i to wszystko, co w tym czasie z terenu naszej gminy trafiło do utylizacji. To zagospodarowanie. Dziękuję. Proszę Państwa, rozumiem. Moja zasadnienia do nowego systemu. Gospodarki odpadami w gminie Borowka przeczytam dwa zdania. Celem podpisania porozumienia, które będzie wiązało ze sobą jednakże okoliczność gmin, jest zapewnienie jednolitości systemu okoliczności gmin, jeszcze podobnych stawki podpad za odbiór odpadów. Pierwszym przejawem dotyczącym zapewnienia jednolitości systemu jest wybór metody segregacji odpadów, podobnie jak projekt uchwały w sprawie regulaminu dla miasta Bielska-Białej, zakładamy przyjęcie. Moje pytanie jest następujące. Czy przedmiotem umowy, na którą mamy wyrazić zgodę, jest przyjmowanie odpadów w Zakładzie Gospodarki Odpadami Bielsko-Białej? Czy w tym porozumieniu będą również określone wszystkie te elementy
który ja w tej chwili zacytowałem i zasadniczo rozumiem. W porozumieniu jest zawarte takie zdanie o prowadzeniu jakby wspólnej polityki w zakresie kształtowania systemów gospodarki odpadami w poszczególnych gminach. I są takie propozycje. Najważniejsze jest to, żebyśmy cały strumień odpadów skierowali do Bielska. I to jest takie najważniejsze postanowienie tego porozumienia i to, abyśmy systemem objęli całą gminę, co w naszym przypadku już jest spełnione, bo Państwo podjęli uchwałę w tym zakresie, że wchodzimy zarówno w nieruchomości zamieszkałe, jak i w nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne. Więc tam w tym porozumieniu są takie ogólne zapisy. Natomiast mieliśmy szereg spotkań z ludźmi, którzy przygotowywali to porozumienie. I nie ma tutaj jakby problemu, jeżeli zechcemy kształtować tą naszą politykę w zakresie chociażby segregacji odpadów, to nie ma problemu, możemy to zrobić. To jest jakby nasza autonomiczna decyzja. Ja tej rzeczy nie rozumiem. Będę pytał do skutku. Jeżeli jest propozycja porozumienia, to dlaczego nam tego porozumienia chociażby w tym zakresie, w jakim ono jest niedostarczone? Nie jest dostarczone. No ja akurat chciałbym wiedzieć, co w tym porozumieniu jest. Możemy rozmawiać o tym. Nie wiem. Porozumienie fizycznie będzie podpisywał pan wójt i prezydent Bielska Białej. Państwo tak jakby teraz wyrażają wolę zawarcia takiego porozumienia i współpracy. Treść tego porozumienia jest cały czas jeszcze analizowana. My zgłosiliśmy nasze poprawki do treści, która pierwotnie została Państwu przedstawiona. Może niepotrzebnie to zrobiliśmy. Natomiast poprawki zakwestionowaliśmy tam kilka zapisów w tym porozumieniu. I na dzień dzisiejszy informacje mamy taką, że jutro jest spotkanie z panem prezydentem Wójtem, który odniesie się do tych poprawek, bo jeszcze 60 gmin również je zgłosiło. Ale no, na 90% mówią, że będą one uwzględnione. Zgłosiliśmy poprawkę dotyczącą przede wszystkim możliwości wystąpienia z porozumienia, gdybyśmy po jakimś czasie uznali, że jest ono w jakiś sposób dla nas niekorzystne, że chcielibyśmy inaczej jednak kształtować naszą politykę. Jednak nie mając porozumienia, mamy wyrazić zgodę to na coś, co trywialnie określamy jako poprzednik. Mamy się zgodzić, żeby pan wójt poprosił porozumienie, którego nie znamy, nawet z remów tego porozumienia, które okazuje się, że jest niedopracowane. Pan Krywul dopiero ma się podnieść do określonych propozycji. Proszę państwa, każdy zdecyduje sobie sam, czy zgodzić się na przyjęcie takiej uchwały, czy nie. Natomiast proszę pamiętać, że decydujemy o losie 15 tysięcy ludzi, to jest wszystkich mieszkańców naszej gminy. Że zdajemy ich na los porozumienia, którego nie znamy. Ja mam takie pytanie, przepraszam, bo pani mówi, że pan Krywul do tego się ustosunkowuje w tym tygodniu, bo mamy komisję, proszę państwa, przyszły wtorek, prawda? Jest 7, prawda? Tak. I tam w porządku komisji też te sprawy będą poruszane i projekty uchwał, prawda? Czy do tej komisji będziemy mieć jakieś szersze właśnie rozeznanie, to co pan mówi? Miałam obiecane w zeszłym tygodniu, że będę miała odpowiedź na dzień dzisiejszy. Natomiast też się tam sprawy poprzesuwały i spotkanie jest dopiero. Także też nie mogę Państwa zapewnić, że na 100% będę coś na wtorek wiedzieć. A następne pytanie mam takie, że bo my mamy to w punktach porządku komisji i sesji przyszłotygodniowej. Czy my mamy jakiś termin, obliguje nas, do kiedy mamy tą uchwałę podjąć? Teoretycznie ta uchwała jest podstawą naszych dalszych uchwał, prawda? Czy my zdecydujemy się na przystąpienie. Bo może taki problem wyskoczyć na przyszłej komisji, bo pani lub powinien jest tutaj pani winna, pan tutaj był cieniem stosunkowo i dalej nic nie. Ale pytanie jest, proszę państwa, co my zrobimy, jeśli nie przystąpimy do porozumienia? Jeżeli zamkniemy sobie drogę i nie będziemy mieli co zrobić z naszymi odpadami, znaczy teoretycznie możemy je zawieźć czy do instalacji zastępczych, ale to będzie wszystko wpływać na kolejne koszty. Oczywiście, no więc może dzisiaj ja zdaję sobie sprawę, że trochę po amacku postępujemy, ale może przez najbliższe półtora roku, gdybyśmy przetestowali system, jak to wygląda, zawsze przecież to są akty prawa miejscowego, zawsze je możemy zmienić. Chciałem jeszcze zapytać, bo ostatnio już taka dyskusja się nawiązała odnośnie cen, prawda? Że jako miasto Bielsko, prezydent sobie ustalą cenę gminy, prawda, w tym porozumieniu, które będą należeć
jednomyślnie będą tej ceny, bo tak dążymy do tego, żeby ta cena była jednolita dla wszystkich gmin, tak było tutaj ostatnio dyskutowane, przemówione, prawda? Ale czy będziemy mieć jakieś zapewnienie, jakaś będzie punkt w tej umowie, że po roku czy dwóch latach nam miasto Bielsko nie zmieni tej ceny w górę? Czy no właśnie, tutaj czy będziemy mieć jakieś zapewnienie, bo to, bo znając życie, tak może być. Ja rozumiem, że chodzi o to, że będzie zróżnicowanie pomiędzy załóżmy gminą a miastem. No bo tu myśmy to mieliśmy ostatnio spotkanie z panem Nowakiem, który no tu się kłania urząd antymonopolowy, bo to tutaj pan prezydent działa jako monopolista dla naszej gminy. Możemy go zaskarżyć do urzędu antymonopolowego, bo generalnie nie ma przesłanek do tego, żeby różnicować ceny na przykład z miasta Bielska Biała, bo to jest kwestia transportu. Nie? Transport płacimy my, a odbiór powinien być w tych samych cenach tego, no, powiem, że tego samego produktu, bo te śmieci są jakimś tam produktem, który zostaje przyjmowany na wysypisku śmieci i nie ma przesłanek do tego, żeby różnicować ceny tych śmieci. Jeżeli one są tak samo segregowane, wiadomo, że ktoś będzie odbierał. No, ktoś nie segreguje, załóżmy, według tych zasad, które będą obowiązywały, to ten, który będzie woził, będzie zobligowany, żeby na przykład zostawić te śmieci temu do ponownej przesegregacji, dopiero mu odbierze wtedy, jak będą przesegregowane. Jeżeli to zmieszane i będzie musiał zapłacić. Dokładnie, no wtedy zamiast 250 będzie 300, nie? Na przykład 350, nie? No. Znaczy te ceny to są orientacyjne, bo w tej chwili tam są dyskusje na ten temat, że to ona powinna iść na dół jeszcze, ale mówię przykładowo na przykład. Nie? Nowy cenik będzie dopiero w końcu grudnia. Po pół roku funkcjonowania ZGO będzie miał już cenę. Ja tu widzę gorszą sytuację, jeśli mówimy o tej segregacji, bo przyjdzie samochód, ma 4 tony posegregowanych i jeden nie, powiedzmy człowiek, który się nie dostosuje i rzuci kontener tam 100 kg do tym na skupie czy tam na odbiorze, powiedzą, że jest niesegregowany, nie? I wtedy policzą nam całe te 4 czy 5 ton. I wtedy my płacimy jako urząd rachunką czy tą fakturą i zapłacimy za 5 ton niesegregowanych, nie? Więc tutaj sprawa jest taka między... Ja mówię o takie szczegóły, które muszą być... Kwestia umowy między gminą a tym przewodnikiem. No właśnie, to chciałem powiedzieć. Przewodnik ma ustawowy obowiązek. No ale tak, ale żeby przewoźnik miał obowiązek sprawdzania u danego mieszkańca, będzie odbierał, czy to ma się tak, no bo nie sprawdzi to tak, jak tutaj pan Kajder mówi, może... Bo on nie jest on nie odpowiada finansowo. To będą kary na przewoźnika. On ma tylko tam przewiezienie, nie? Umowy się tak... Ale stosuje, żeby kary to przewodnik, no tak, żeby był obciążony tymi karami. On jak będzie na przykład wyjechał sam od przedsiębiorca, to grozi mu wykreślenie z rejestru działalności regulowanej na 3 lata. A to jest tego nie biorę pod uwagę. No. Także on też musi sobie tego też tak pilnować.